Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku Najlepszych Akcji Widzów. Na start takie szybkie pytania oraz informacje z racji na to, że jest to pierwszy odcinek. No więc klipów było na tyle sporo, że postanowiłem stworzyć dwa osobne formaty. Pierwszy będzie dzisiaj, czyli Najlepsze Akcje Widzów. Będzie to po prostu 10 klipów od 10 różnych użytkowników. No i w komentarzach będziecie mieli zadanie głosować, która Waszym zdaniem bramka była najlepsza. Oczywiście staramy się głosować obiektywnie, a nie na siebie. No, głosów na siebie powiedzmy, że nie będę liczył, no bo w takim razie by było nie fair. A drugi format to będzie zwykła kompilacja, którą zobaczycie prawdopodobnie, no nie wiem, jak się uzbiera jeszcze trochę więcej klipów, tak z 40, może za tydzień. No i tak, odcinki postaram się publikować, oczywiście będzie to uzależnione też od waszej aktywności, od tego ile będziecie wysyłali klipów oraz oczywiście czy będę miał akurat wolną chwilę, ale będę się starał publikować co tydzień, jeszcze nie wiem czy w sobotę czy w niedzielę, to się jeszcze zobaczy. O co chodzi w dzisiejszym odcinku? Mianowicie zobaczycie już po tym wstępie 10 akcji, każdy będzie podpisany odpowiednio A, B, C, D, E, F, G. No i waszym zadaniem będzie napisanie w komentarzu, która bramka waszym zdaniem była najlepsza, czyli po prostu wchodzicie w sekcję komentarzy i piszecie bramka C była najlepsza, ponieważ była... no, coś tam dopiszecie. Z racji, że jest to też pierwszy odcinek, no i chciałbym to wszystko z upływem czasu oczywiście poprawiać, to dajcie mi wszystkie możliwe wskazówki oraz propozycje co do montażu, muzyki i tak dalej. A ja to wszystko przeczytam, no i mam nadzieję, że razem poprawimy jakość tego wszystkiego i że będzie to wyglądało tak, jak wy tego oczekujecie, że będzie to po prostu miłe do oglądania, jak najlepsze. No i wiadomo, żeby seria się toczyła, to musicie czynnie przesyłać klipy oraz głosować. Więc także zachęcam, aha, jeszcze zapomniałem wspomnieć, w opisie jest uaktualniony opis, z którego możecie łatwo znaleźć mój e-mail. Oraz został też stworzony formularz, zgodnie z zaleceniami profesjonalistów, gdzie możecie łatwo podesłać wasze linki oraz pliki, które również znajduje się w opisie oraz zapewne dodam to też do komentarza. No i to będzie tyle z przeciągania, teraz zapraszam do odcinka. Elo, elo.